Duńczyk Lundberg to jedna z gwiazd ligi, ale najpierw ustalmy, jak ma na imię. Gabriel czy Iffe? Jestem Iffe. Iffe Lundberg i tyle. Po urodzeniu dostałem imię Gabriel, a Iffe to zdrobnienie od mojego afrykańskiego imienia, od Ifeanyi-Chukwu. Jak byłem mały, to miałem je wpisane w paszporcie, teraz jest tylko Gabriel. Ale nikt mnie tak nie nazywa, jestem po prostu Iffe i niech tak zostanie. Ifeanyi-Chukwu oznacza dla Boga nic nie jest niemożliwe. Samo Ifeanyi oznacza nie ma rzeczy niemożliwych. Dla Iffe nie ma rzeczy niemożliwych na boiskach Energa Basket Ligi. 26-letni Duńczyk jest klasowym obwodowym. Zdobywa po blisko 17 punktów na mecz, ma dobre skuteczności z gry i za 3. Notuje ponad 4 zbiórki w meczu, ma też po 6,4 asysty. Wyróżnia się także w przechwytach. Jest kandydatem do nagrody MVP. To nie ma dla mnie znaczenia. Staram się grać najlepiej, jak potrafię i jeśli to oznacza, że jestem najlepszy w lidze, okej, będzie idealnie. Do Polski przyjechałem ze względu na Jeana Tabaka, który ma wielką historię jako zawodnik, ale też jako trener. Mogę się od niego dużo nauczyć, a na dodatek Zastal gra w lidze VTB, czyli na bardzo wysokim poziomie. To był bardzo dobry wybór. Zespół spisuje się świetnie, wygrywamy mecze. Mam nadzieję, że tak zostanie. Iffe jest gwiazdą, o której tak naprawdę niewiele wiemy. Jak to się stało, że zaczął grać w kosza w małokoszykarskiej Danii? Zacząłem grać, kiedy miałem 5 lat. Pochodzę z Kopenhagi. Mój tata jest Nigeryjczykiem, mama Dunką. A koszykówka pojawiła się dzięki starszemu bratu. Zabrał mnie na halę i zakochałem się w koszu. Mój brat trenował też skok wzwyż. Był bardzo atletyczny, wykorzystywał to na boisku koszykarskim. A jak masz obok siebie starsze rodzeństwo, które jest w czymś dobre, to zawsze chcesz robić to samo. Ja chciałem grać w koszykówkę od małego. Z roku na rok coraz bardziej lubiłem ten sport. Iffe nie od razu wyróżniał się na boisku. Znaczny postęp zrobiłem dopiero, kiedy miałem 16-17 lat. W ciągu roku urosłem 17 centymetrów i się zaczęło. Wcześniej byłem okrągły, może nawet gruby. A potem zrzuciłem kilogramy, wyciągnąłem się, stałem się szybszy, bardziej dynamiczny. Nagle okazało się, że na boisku wszystko mogę robić lepiej. Jak miałem 17 lat, zacząłem dostawać powołania do reprezentacji młodzieżowych. Postępy były tak duże, że po młodego Iffe sięgnęli Hiszpanie. Lundberg spędził 3 sezony w Manresie i na Teneryfie. Grałem w najlepszej lidze w Europie. By w niej występować, musisz mieć odpowiednie umiejętności. Miałem szczęście do kolegów z drużyn. Uczyłem się od dobrych strzelców, od dobrych rozgrywających. Zawsze chciałem poprawiać się w każdym elemencie i w Hiszpanii to zrobiłem. Nie brak opinii, że Lundberg jest obecnie najlepszym duńskim koszykarzem. Takie oceny są subiektywne, ale jeśli ktoś tak uważa, to okej. Ja po prostu gram jak najlepiej potrafię. Kocham grać dla kibiców. Żałuję, że teraz nie możemy. Zawsze jak gram dla Danii, daję z siebie 100%. Reprezentowanie kraju daje mi dużo radości. A co robi Iffe Lundberg w wolnym czasie? Jestem tatą, spędzam czas z rodziną, z żoną, z synkiem. Przed pandemią zabierałem ich zawsze na mecze, czy nawet na spotkania z kolegami z drużyny, w restauracji. Staram się poświęcać rodzinie jak najwięcej czasu. Mój syn ma 11 miesięcy. Chcę się cieszyć każdą chwilą.